Pozdrawiamy Was bladym świtem w niedzielę, 26 maja, Dzień Matki. I taki mamy dzisiaj prezent od losu, że jedziemy do Wód, czyli kierunek Węgry. Nie będą tylko to wody mineralne, ale mamy nadzieję, że będzie to też dobre wino, bo pierwszy przystanek mamy. Krzysiu, gdzie? Egerze. Egerze. Ale tym razem jedziemy nie sami. Zabieramy naszą przyjaciółkę. Jeszcze nam nie wyraziła zgody na ewentualne kręcenie, więc chwilę poczeka. Musi się oswoić z kamerą, siedzi z tyłu na razie. Trochę się jeszcze boi, jest zestresowana, ale to wiecie, po trzech dniach. Jeszcze nie znam. Kasia, jeszcze możesz pomachać teraz. Kasia jedzie z nami. Plan też jest taki, że będziemy pływać na supie, więc sup też został zabrany. I Krzysiek w tym roku będzie pompował deskę po raz pierwszy, ale w na ciepłych wodach Balatonu. Pierwszy przystanek będzie śniadanie. Wiadomo gdzie. Jesteśmy gdzieś pod Rzeszowem. McMuffiny? Mogą być. A tak Rzeszko jest nawet, nie? Nie, jest akurat, jest bardzo przyjemny. Tobie jest zawsze akurat, ładny kurs. Będzie śniadanko. Jak zawsze o tej porze roku, jakiś wyjazd, to pierwsze śniadanko w maku, bo tak jakoś po drodze i najbezpieczniej. Mamy sałatkę, mamy muffinki, jest kawa. Ja się muszę obudzić, bo jestem dość mocno zespołem. Czekaj, mamy nowość, mamy muffiny z awokado. Muffiny z awokado, nie było w zeszłym roku. Nasza sałatka. Jaka jest twoja sałatka? Krzyk jajko, a ja mam muffinami. Będzie recenzja kulinarna. Awokado jako takiego to chyba tutaj nie ma, tylko jest jakiś taki coś jak guacamole. Ale jakoś tak mało, czuć malizną. Czuć malizną. Czuć malizną. Dobrze, że drugi wziąłem jako Befan klasyka. Damy radę. Jak? Gotowa do dalszej drogi? Zdecydowanie tak. Słuchajcie, w ogóle jest rewelacja, jeśli chodzi o drogę. Kiedyś z Warszawy do Rzeszowa to była wyprawa, to się jechało prawie cały dzień. Teraz wystartowaliśmy z Warszawy koło 5 i po 3 godzinach, jest godzina 8, jesteśmy pod Rzeszowem. To w ogóle szok. Po śniadaniu już jesteśmy. Jesteśmy już po śniadaniu. 5:15 z Warszawy, połówce pojazdowym pod Rzeszowem po śniadaniu. Super. Dobra, wsiadamy i jedziemy dalej. No i co? Barwinek, tak? No i wyjeżdżamy z Polski. Jedziemy dalej. Zatapkowaliśmy się trochę wcześniej. Znaczy mamy pełen park. 1000 km zasięgu, a to w sumie chodzi. Ale dziś pewnie na Węgrzech będziemy się zatankować. Ale tylko malutko, zobaczymy, jak daleko dojedziemy. Słuchajcie, pogoda jest tak piękna. Cudnie jest. I oby nam się ta pogoda utrzymała jak najdłużej. Jolica Państwa. No i witamy na Słowacji. I jak mówimy dzień dobry? Dobry dzień. Ahoj. Ahoj. Dobrze. Za 2 godziny już będzie po Słowacji. No i tyle mamy Słowacji mniej więcej. I ona pod Kiwaną. Witamy na Węgrzech. Szybciutko, nie? Godzina 12. Jeszcze półtorej godziny. A pogoda nadal piękna. Chyba najbardziej kultowe rondo na Węgrzech. Wszystkie drogi węgierskie przez to rondo prowadzą. Za każdym razem jak jesteśmy na Węgrzech, jak nas prowadzi nawigacja, że tędy przejeżdżamy. Po prawej stronie stacja benzynowa, która nazywa się Angel, a po lewej stronie węgierski energetyk, który się nazywa Hel. Taki węgierski Red Bull. Tak. Wszystkie, za każdym razem. To jest coraz większe. Tak, dobudowują nowe hale. Nowe hale się tutaj budują. Olbrzymia fabryka energetyków. Olbrzymia. No jak jest Hel, to dla kontrastu po prawej stronie jest stacja benzynowa.
I domyślamy się, że stacja należy do tego samego właściciela. Na pewno, bo tam też wszystko było w barwach Hel. Dobra, coraz bliżej celu chyba. Mamy godzinkę drogi jeszcze. 86. Jeszcze trochę. A z dobrych wiadomości dookoła nas właśnie rosną maleńkie słoneczniki, więc oleju w tym roku słonecznikowego nie zabraknie. Kemping Tulipan. Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Czyli co, zaczynamy kolejny sezon? Szósty? Kamperku szósty. To idziemy się bukować. A w życiu kempingowym lepiej nie do policzenia. No dobra, to jesteśmy na kempingu. Eger, Dolina Pięknej Pani. Kemping nazywa się Tulipan? Tulipan. Idziemy szukać miejsca. Tym razem nietypowo, bo oprócz wana namiot dla Kasi. Otworzymy dach. Podłączamy prąd. Dział techniczny przystępuje do podłączenia kamperka. Stoimy sobie tak, pod drzewkiem, w cieniu. Tutaj nasz namiot. Tam łazienki. Idziemy do Doliny Pięknej Pani. Około 10-15 minut stąd jest na piechotę. Idziemy na winko. Zaraz zobaczymy, co będziemy jeść, co będziemy pić. Przed nami figura pięknej pani, która swoje imię dała całej dolinie. Tutaj taką dróżką idzie się z kempingu. Przypominam, kemping nazywa się Tulipan. Sprawdziliśmy na mapie. To jest 10 minut na piechotę, dosłownie 700 metrów. I w tej chwili już mamy wejście do doliny. Idziemy do doliny, idziemy na winko. Plan sytuacyjny, wszystkie piwniczki winne. Do której idziemy? Tak, mamy raz, dwa, trzy, 47 punktów mamy do obejścia. Pamiętasz naszego przyjaciela Szandora? Tam na górze chyba 33. Nie, to jest coś innego teraz. No coś się zmieniło. Literka H? Nie ma w spisie Szandora. Nie ma w spisie Szandora, zobaczymy, że tam po prostu... Znaczy ja na pewno trafię z pamięci, bo... To właśnie przed chwilą liczyliśmy. To jest moja czwarta wizyta w Dolinie Pięknej Pani. Także już trzy razy byłem, trzy razy piłem wino u Szandora. Idziemy szukać Szandora. Ty już za kotami tęsknisz? Bardzo. O, zobacz, a ten jaki ładny. O, ten jest... A dobra, podusia! Na poduszeczkę jest, taką długaśną. Dla tych, co nigdy tutaj nie byli. Na samym wejściu do doliny najpierw są przybytki kulinarne, czyli knajpki są. Tutaj jest ich kilka. W kilku mieliśmy okazję jeść. Jest dużo i dobrze. Zaczniemy chyba dzisiaj od obiadu. Magda, idziemy na wino czy najpierw obiad? Nie, musimy coś zjeść. Musimy coś zjeść. To... Nie, no i rano, z chwilę, jeśli rano nie jedliśmy, nie? Dobra, wybieramy... knajpę. Dzień dobry. Polisz menu? Jest. Wjechało wino. Polewaj. Nareszcie. Po to tu przyjechaliśmy. No dobra, zaczyna się nasza węgierska przygoda. Będziemy jeść pyszności. Węgierska jest... przygoda to jest zawsze kulinarna przygoda. Tak, wino już... Koloneczka, kapusta, pieczone ziemniaczki. I jedyny tawek. Słuszny napój do tego. Na zdrowie. Smacznego. I Agierze Gedre. To zawsze. A u ciebie? A u mnie dla odmiany przysmak winiarza.
Mam jakąś latkę wieprzową zawiniętą z golonką i jakąś szyneczką i do tego dużo fajnych ziemniaczków, cebulka na bogato. Jak zwykle, słuchajcie, tego jest bardzo dużo, bo to Węgry. U Kasi jest tym razem rybka z dużą ilością warzyw. Znaczy się marchewki. Znaczy się marchewki i jest pan Sum. Obiadek zjedzony. Idziemy się teraz przejść po winiarniach. Wchodzimy właśnie do doliny pięknej pani. Pokażemy wam, jak wyglądają winiarnie. To jest samo wejście. Tutaj po lewej stronie są te restauracje. A my idziemy przed siebie. I tutaj mamy piwniczki winne w wapiennej skale. Wykute są długie korytarze. Każdy korytarz to jest składzik win. A przy wejściu do każdego składziku jest knajpka, gdzie najczęściej można się po prostu napić wina, ale też często coś zjeść. Po środku jest park taki. I dookoła parku wszędzie są piwniczki winne. Sześć, siedem lat temu mieliśmy okazję być u Szandora. Na górze są pokoje gościnne. Po winie polecam, bez wina nie polecam. Jest dużo fajnych win. Niesamowity gospodarz, gadający we wszystkich językach świata. Jak będziecie w Dolinie Pięknej Pani, zajrzyjcie sobie tutaj, bo naprawdę warto. To było pierwszy raz, kiedy przyjechaliśmy do Egeru, zabrałem Magdę właśnie do Szandora i tutaj nocowaliśmy. A wcześniej... Bo nie mieliśmy kamperka. Wtedy nie mieliśmy kamperka, jeździliśmy pod namiot, a tutaj żeśmy sobie wynajęli kwaterę nad winnicą. A w ogóle pierwszy raz tutaj zabrał mnie mój przyjaciel Paweł lat temu. Z 15 pewnie. Albo i dłużej. Dobra, idziemy do Szandora coś się napić. Dzień dobry. Dzień dobry. Szandor, przyjacielu. Przyjacielu. Jest to. Jest to. Jest to. Christopher. Yes. Mistrz winiarstwa. Na zdrowie, Polska. Jestem tutaj u Szandora już czwarty raz, jeśli dobrze. No, szaszko, baszka, dziewaczka. Szła dziewczyna. Szandor, Szandor, szła dzieweczka do laseczka. Szła dzieweczka do laseczka. Piszę razy. Będziecie w Dolinie Pięknej Pani. Nie chcę. Jeszcze raz. Szła dzieweczka. Szła dzieweczka to. Laseczka. Szła dzieweczka to. Laseczka. Polecamy Szandora. Podobno węgierski jest trudny. Za twój. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Jak jeszcze gadę. Idziemy usiąść, tak. Słuchajcie, jak wejdziecie do Doliny Pięknej Pani, trzeba przejść całą dolinę od wejścia do końca, idąc po prawej stronie doliny. I to jest ostatnia piwniczka. Nazywa się miejsce Szandor Pincze. Numer 31, Kasia podpowiada. Gość jest tak przemiły, uśmiechnięty, zawsze bardzo życzliwy. Serwuje pyszne wino. Warto tutaj się zatrzymać, wpaść do niego. Jeśli ktoś chciałby przenocować, można wcześniej zadzwonić, umówić się, zarezerwować. Na górze ma pokoje gościnne, gdzie można sobie tutaj po prostu na miejscu przenocować. Słuchajcie, niepowtarzalna okazja. Szandor nas zaprosił do wnętrza piwnicy. Tu się dzieje magia. Tu są kadzie, gdzie powstaje wino. Normalnie tutaj goście nie wchodzą. Zobaczcie, tutaj stoją beczki. Oryginalne miejsce. On the right side you can go right after the last barrel. Okay. Turn to the right.
Zobaczcie, jak wygląda piwnica winna. Tu są kadzie, gdzie powstaje wino. Oryginalna piwnica winna w Egerze, w Dolinie Pięknej Pani. Jest tutaj bardzo chłodno. Szantor prosił, żebyśmy tu długo nie siedzieli, bo utrzymujemy stałą temperaturę, wilgotność i tak dalej. Także już musimy wychodzić. The warmer temperature comes inside, look, and it's meeting with the colder temperature. Look at this, it's okay. Look. Corrosion. Corrosion. Okay. It's not okay for the barrel. I must take renovation. Okay, let's go. Thank you so much. Proszę, proszę. Pierwsza piwniczka odwiedzona. Zobacz, tutaj coś będzie... Jedzone. Tu będzie coś jedzone, jest węgierski kociołek. Idziemy miejscowym zwyczajem w innej piwniczce spróbować innego winka. Jest za wcześnie po prostu. Jest za wcześnie jeszcze. Słuchajcie, ale fajna piwniczka była po drugiej stronie, ja pamiętam. Przejdźmy przez ten park. Jakbym zaczął mówić za głośno albo bełkotliwie, to się wytnie na YouTubie w razie czego. Nie wycinajmy takich realnych rzeczy. Najciekawsze. Prawda faktu, prawda ekranu, prawda? Po drugiej stronie doliny. No i szukamy miejsca na kolejny kieliszek. No dobra, szukamy breloczka teraz, tak? Korek od wina to chyba będzie dobry. Tak, to od Egg Recover jest. Masz od Egg Recover? Tak, to muszę tylko dogrzewać, to jest takie proste. Egg Recover, ale nie złoty. No a dobra, skromny. Ale może być, ale skromny. To co, bierzesz? Tak, wezmę od Egg Recover, wezmę korek. Dobra, idziemy zwiedzać kolejną piwnicę. Kasia tym razem prowadzi. Możesz ty. Ja mam nosa. Potem jest jak rąk waszego robili. Duże, duże pollo. Duże. Jest rodzina, family. Yes. Family, family ma. Na to Polish. Gliwice, tak. Polish. Polish. Księga pamiątkowa. Księga pamiątkowa, jak okay. Piękna. Polish. Czy czujecie ten klimat, tej temperatury charakterystycznej, tej wilgotności? No to kochani, wpisujecie, no, się wpisujemy. No, okay. Semi dry. No dobra, mieliśmy iść na kemping, to już żeśmy poszli. Marketing, no. Chocmeat family. My są trzy... wino rodzinne, tak? Wino rodzinne, tak. Rodzina, familia. Jest, próbą. Okej. Okay. Ale to się trzeci kieliszek poprosimy. Teraz, dwa, trzy. Ej, grybikowie. Ilot aroma bez. Wow. Very nice. Egészség. Katowice, Kroku, Terezo, Polon, Facebook, Google, Pipetto. Okay. Dziękuję. Na zdrowie. Na zdrowie. Jezus Mario.
kieliszeczce. Krzyś, jak wrażenia? Czy Edry Bicaver ci smakuje? To jest moje ulubione wino w ogóle. Tak, ze wszystkich. W ogóle. Tak? A to wino, które zrobiła dla nas Teresa, jak ci smakuje? Pyszne jest. No to degustuj w takim razie. Na zdrowie. Na zdrowie. Alkohol, tizenut. Alkohol. Tizenut. Szykiera? Ő is feltájmester, tutóze 18, alkohol 14. Jézus Mária. Dobra, miało być po jednym kieliszku. Już wjechało. Tak, już wjechało. Best. Inna jest zupełnie. Very nice. Ale taki ma, słuchajcie... No, bardzo, bardzo głęboki, aromatyczny zapach, zupełnie inny niż Edry Bicaver, który bardzo lubimy. Teraz wjeżdża Cabernet Sauvignon. Mini, ok? Do spróbowania. Jest już... I lot. Dziękuję. I lot. Polecam. No, good. Teresa też. Good, very nice. Good. Duże, duże Polany, sortyment, autobus. A byłaś w Polsce? Duże, no. A ty w ogóle byłaś w Polsce? No. Jak to nie byłaś w Polsce? Egie. A wódkę piłaś? No. No jak to nie byłaś wódki? Teresa. No. Pici, mini. Mamy jakąś wódkę? Mini. Ale ty wódki nie piłaś nikt w Polsce? Wódko? Polska wódka piłaś kiedyś? No. Teresa, ty życia. No dobra, teraz degustację mamy za sobą, to teraz trzeba kupić wino. Zakupy zrobione, teraz naprawdę możemy na kemping wracać. Chyba. No, good. Holiday menu, holiday. Super. No. Aru. Tak. Dziękujemy ci bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień w Egerze. Kawka wstawiona. Szykujemy się do śniadania. Wczoraj wieczorem już żeśmy więcej nie filmowali Doliny Pięknej Pani. Zadziałała zasada, co się działo w Egerze, zostaje w Egerze. Macie przedsmak. Jeśli chcecie więcej, musicie przyjechać i zobaczyć. Musicie zobaczyć wywiad z Teresą. To wywiad z Teresą, jak już oglądają ten film, już był. Jesteśmy następnego dnia rano. A, bo był wywiad z Teresą. A, tak. No to wywiad z Teresą. Skomentujcie wywiad z Teresą. To był najlepszy wywiad mojego życia. Dlatego, to już teraz wiecie, dlaczego wczoraj w pewnym momencie przerwaliśmy filmowanie. Jeszcze raz, co było w Egerze, zostaje w Egerze. Siadamy do śniadania. Na spokojnie sobie zjemy śniadanie i dzisiaj plan jest taki, że jedziemy nad Balaton. Po śniadaniu jeszcze oczywiście pokażemy kemping i opowiemy trochę o kempingu. Na razie szykujemy się do śniadania i pomału będziemy się zbierać. No i mamy leniwy poranek na kempingu. Śniadanko zjedzone. Będzie Magda druga kawka? A zrobisz? No mogę zrobić. Pytam się, czy robić. Poproszę. Chcemy drugą kawkę, chcemy. Dobra, to dopijemy tę i zaraz robimy następną. A jeszcze pozdrawiam dziewczyny z babskiego karawaningu. Właśnie wam wysyłam fotki z kempingu na grupę. Dobra, to idę dopić kawkę i robimy następną zaraz. Udało się, doczekałam się jeszcze jednej kawki. Krzysiek, proszę, widzicie, mojej ulubionej pozycji. Woda do kawiareczki. Dokładka. Jest jak pachnie, słuchajcie, taka kawa z nowo otwartej torebki. To jest najlepsza rzecz na świecie. Kawka i kończymy ten leniwy poranek. Powiedziałabym nawet gnuśny. Nikomu się nic nie chce. Takie są najlepsze. Ale mam przed sobą perspektywę langosza, zimnego piwa i pływania na supie. Także tutaj chyba długo nie wysiedzę. A langosz będzie tradycyjny, chociaż wczoraj w Egerze kusili langoszem z truskawkami, ale to chyba... My już po śniadanku pomału się będziemy zwijać z kempingu.
Za chwilę się składamy i jedziemy rzeczywiście nad Balaton. Natomiast zanim ruszymy, pokażę Wam jeszcze jak zwykle ten kemping, na którym się zatrzymaliśmy. Kemping nazywa się Tulipan. Jest to miejscowość Eger na Węgrzech. Sam kemping nie jest duży. Kilkanaście parceli, większość w cieniu, ale są też na słonku, na trawce. Są też alejki żwirowe, gdzie w momencie jak popada deszcz można sobie spokojnie wjechać. Ja wejdę tak tutaj na taką górkę teraz, pokażę Wam jak to wygląda z góry. Zobaczcie jak fajnie. To tak naprawdę jest cały teren kempingu, to jest to co widać. Przede wszystkim położenie bardzo fajne. Jeśli przyjedziecie do Egeru, to tutaj do Doliny Pięknej Pani, czyli tego miejsca z winniczkami, na piechotę macie 10 minut. Natomiast do samego centrum Egeru na spacer jest jakieś pół godziny. Także lokalizacja jest bardzo dogodna. Jeśli chodzi o poziom kempingu, myślę, że spokojnie można 4,5-5 dać. Jest czysto, spokojnie. Toalety ładne, w miarę nowe, czyste, regularnie sprzątane. Cisza, spokój, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Także kemping Tulipan w Egerze polecamy. Jeśli chodzi o ceny, na ten moment nie podam Wam tutaj informacji, dlatego że jeszcze nie płaciliśmy, a wczoraj meldując się nie sprawdziliśmy cen. Natomiast w momencie jak zapłacimy, to tam na pasku pod filmem wrzucę informację, ile zapłaciliśmy. No i nadszedł czas pożegnać Eger. Kończymy odcinek. Pomalutku zwijamy się z cudownego kempingu Tulipan w Egerze, który Wam polecamy. I ruszamy nad Balaton. Pogoda jest przepiękna, jest naprawdę ciepło, więc jest dzisiaj szansa na pompowanie supa i pływanie po szaro-błękitnych wodach Balatonu. A co do Was, jak zwykle prośba o lajki, subskrypcje, fajne komentarze dla zasięgu pod naszymi filmikami i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja biegnę, lecę, bo ten jak zawsze o mnie zapomniał i mam nadzieję, że zabierze mi, czy się zatrzyma. Chyba tak. Na razie!